7 września w sobotę odbyła się po raz 7 w Galerii Olimpia Giełda Wiedzy i Nauki. To doskonała okazja, by wraz z rozpoczęciem roku szkolnego przypomnieć uczniom o bogatej ofercie, szczególnie tej pozalekcyjnej. Jest dużo wystawców, jak zawsze oni są w dobrym humorze, chętnie wchodzą w interakcje. Na scenie są różne pokazy, czy to taneczne, czy to sportowe. I pewnie za rok tutaj ponownie przyjadę. Wśród wystawców prezentowały swoją ofertę szkoły policealne, uniwersytety, poradnie, ale nie tylko. Jesteśmy szkołą, która organizuje kursy żeglarskie, kursy motorowodne, prowadząca szkolenia dla dorosłych, ale również dla dzieci. Prowadzimy półkolonie oraz obozy językowo-żeglarskie nad Zalewem Solejowskim, rejsy po Mazurach oraz rejsy turystyczne i szkoleniowe dla młodzieży. Prowadzimy nasze zajęcia w szkołach i w pracowni w Warku. W szkołach głównie to są zajęcia, tak jak tutaj dzieci mają szansę spróbować i plastyczne, czyli kolorowy ołówek, i szaleni naukowcy, czyli zajęcia z eksperymentami i zajęcia z programowania i robotyki, na których ćwiczą swoje zdolności logicznego myślenia, uczą się programować, ale też składają roboty i je programują tak, żeby wykonywały te polecenia, które dzieci by chciały. W pracowni mamy też wiele nowości. Od tego roku mamy logopedię, mamy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, mamy też coś dla dorosłych i dla samych maluszków, czyli dla dzieci już od 8 miesięcy. Także dla każdego coś miłego i coś, co mogłoby poszerzyć jego zainteresowania i pasję. Także zapraszamy. Nie brakuje klubów, które zachęcają dzieci i młodzież do bycia sprawnym fizycznie. W Bełchatowie jest w czym wybierać. Jeżeli chodzi o zajęcia pole dance dla dzieci, są to zajęcia dosyć wymagające, ale możemy się pochwalić naprawdę dosyć fajnymi osiągnięciami. Co roku jeździmy na zawody, w których dziewczynki właśnie biorą udział. Są to zawody ogólnopolskie. Teraz również w tym miesiącu jedziemy na zawody, szykujemy się. Również dzisiaj dziewczynki będą prezentowały swoje umiejętności. Sala w ubiegłym roku dzięki tej giełdzie się nam zapełniła. Dużo osób początkujących przyszło, skorzystało z naszej oferty. Dzieci trenują do dzisiaj. Myślę, że w tym roku będzie podobnie, że również stworzymy nową, dużą i atrakcyjną grupę dla dzieci. Wystawców było znacznie więcej. Jak zgodnie podkreślali, giełda jest okazją, by zaprezentować swoje usługi i przedstawić zalety korzystania z oferty. Często bywa, że dzięki temu więcej osób z niej korzysta.